wieczór. Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Fortuna Pucharu Polski Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin, który zakończył się zwycięstwem drużyny gości 3-0. W pierwszej części jest z nami trener Zagłębia Lubin, pan Dariusz Żuraw. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. No, ta pierwsza runda, kiedy gra zespół z Ekstraklasy, zespołem z niższej ligi, no, oczekiwania są takie, że ten zespół z Ekstraklasy pokaże swoją wyższość. Ja nie ukrywałem przed meczem i na odprawie już na początku tygodnia mówiłem moim chłopakom, że ten Puchar Polski jest dla mnie bardzo ważny i żeby nikt tutaj nie pomyślał, że jedziemy do drugiego Śląska i będzie łatwo. Myślę, że zrobiliśmy to, co do nas należało. Mecz do pierwszej bramki był bardzo wyrównany. Później już wydaje mi się, że przejęliśmy kontrolę, szybko szliśmy drugą i w zasadzie było po meczu. Także cieszę się, że zespół zrobił to, co miał zrobić. Przeszliśmy do kolejnej rundy, a że nie są to łatwe mecze, no to pokazują też dzisiejsze wyniki. Także jesteśmy w kolejnej rundzie. Gratulacje dla chłopaków i to tyle. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytanie. Piotr Janas, Wrocławska. Panie trenerze, czy czuł pan dodatkową presję przed tym meczem? W związku z tym, że wiadomo, że był to mecz ze Śląskiem, drużyny Wrocław, tam kibice dosyć mocno też dawali wyraz, że nie można się tutaj potknąć. Czuł pan, że jest dodatkowa presja, bo pewnie jest pan świadomy tego, że Zagłębie ma różną historię tych pierwszych rund. Tam się zdarzały porażki gdzieś z klubami z niższych lig i wydaje mi się, że ta presja była dodatkowa. Czy pan to czuł? Nie, jakoś tego nie odczuwałem, natomiast sam wywierałem presję, tak jak mówiłem, na moich piłkarzach, żeby absolutnie nie zlekceważyć przeciwnika, bo tak się czasami zdarza. Też znam historię występów Zagłębia w pucharach z poprzednich lat i tak jak mówiłem, ja traktuję te rozgrywki bardzo poważnie i oczywiście no to jest sport, to jest piłka nożna, może być różnie, ale oczekuję, że zespół w każdym meczu, w każdej rundzie da maksa. Są jeszcze jakieś pytania? Czy jeśli nie ma, po meczu, to jeszcze bym tylko zapytał o kontuzjowanie Sasza Żywca, bo mówiło się, że on być może już będzie odsądny na ten mecz. Jak wygląda jego status? On już jest, tak, Sasza Żywiec już jest w treningu indywidualnym. Będziemy go mieli do dyspozycji na pewno na mecz sobotni z Wartą Poznań. A co jest z Jewkinim Baszkirowym? Jak to według pana informacji wygląda? No tutaj sprawa jest bardziej poważna. Chodzi o kolano. Nie chcę tutaj dokładnie mówić. Jest jakiś odprysk w kolanie i tutaj czekamy na kolejną konsultację i wtedy po tej konsultacji dodatkowej będziemy wiedzieli więcej. Na pewno jest to uraz, który może wykluczyć Jewginia na dłużej. Proszę, Krzysztof Wacik. Krzysztof Wacik, śląsk.com. Panie trenerze, jakiego Śląska 2 Wrocław pan się dzisiaj spodziewał? Czy ta drużyna czymś pana dzisiaj zaskoczyła? Mówiąc szczerze, w pierwszej połowie, tak do momentu zejścia Mariusza Pawelca, wydaje mi się, że pański zespół miał duże problemy z dominowaniem drużyny Krzysztofa Wołczka. No bo to są młodzi chłopcy, to jest dobry zespół i to są mecze pucharowe, gdzie no, Pogoń Szczecin się dzisiaj przekonała, że nie są łatwe. Natomiast jeśli chodzi o zespół Śląska, ja powiem szczerze, że na odprawie skupiłem się tylko i wyłącznie na grze swojego zespołu. Oczywiście ta analiza gry zespołu Śląska była wcześniej, natomiast no, dzisiaj zależało mi na tym, żeby to mój zespół grał tak, jak ja bym tego oczekiwał. Mniej koncentrowałem się na zespole Śląska. Jeśli nie masz więcej pytań, dziękuję panie trenerze. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Z nami trener Śląska Wrocław, Krzysztof Wolczek. Panie trenerze, proszę o krótkie podsumowanie meczu. No co możemy powiedzieć? Do 35 minuty na pewno, nie wiem czy równorzędnym rywalem, ale na pewno rywalowi z Ekstraklasy było ciężko z nami grać. Chociaż nie budowaliśmy tak gry, jak sobie zakładaliśmy i nie było nam łatwo, ale rywalowi również, a rywal wiadomo jest wyżej notowany. Mariusz Pawlec złapał kontuzję, rozciął łuk brwiowy dosyć poważnie, więc zrobiliśmy zmianę. Nie mówię, że bo akurat Kuba Jezierski grał niezły mecz całościowo, patrząc na tych młodych chłopaków, ale rzeczywiście straciliśmy bramki w tym momencie, dwie łatwo, za łatwo, no i ten mecz tak naprawdę już był rozstrzygnięty. Z czego mogę być zadowolony? Z młodych chłopaków, było 14 młodzieżowców na bodajże 19 zawodników w kadrze, więc z tego się cieszymy, że młodzi zawodnicy mimo wszystko w jakiś sposób podjęli walkę, tak bym to ocenił. Wiadomo, że jakość, doświadczenie była po stronie, przede wszystkim doświadczenie po stronie rywala, a tak jak mówię, z 14 młodzieżowców, którzy byli 17-latkowie, którzy wchodzili na boisko, temu służą rezerwy klubu, druga drużyna i patrzymy na rozwój młodych zawodników w tym zespole i powiedzmy, że można być umiarkowanie zadowolonym, że ci młodzi zawodnicy wchodzą, nie odstają umiejętnościami, ale na pewno dzisiaj trzeba uznać wyższość rywala. Dziękuję trenerze, prosimy o pytania. Proszę. Jakub Berta, Śląsk.com. Ja mam takie pytanie na początek. Czy jest Pan generalnie zadowolony ze swojego zespołu? Czy podobało się Panu to, jak wyglądali chłopacy dzisiaj na boisku? Umiarkowanie zadowolony z różnych momentów w grze, z różnych faz gry. A tak jak mówię, no powiedzmy, były momenty, z których nie byłem zadowolony. Były takie momenty i takie fazy gry, gdzie można rzeczywiście być zadowolonym, ale całościowo oceniłbym ten mecz jako niedosyt, bo obiecaliśmy sobie ciut więcej po tym meczu, i zawodnicy, i my jako trenerzy, więc raczej oceniłbym to jako niedosyt. Ma Pan takie wrażenie, że gdyby Mariusz Pawlec, nie wydarzyła się sytuacja, która się wydarzyła, dotrwałby do końca pierwszej połowy, to udałoby się dowieść przynajmniej do przerwy to 0-0? Być może, a my w drugich połowach, tak samo w lidze, jesteśmy dużo lepsi, więc jesteśmy, myślę, bardzo dobrze przygotowani fizycznie i dobrze biegamy z każdym zespołem, więc na pewno, zresztą było widać w drugiej połowie, Zagłębie nie potrafiło nas zdominować, mimo tego, że wygrywało 2-0, czyli kolejną bramkę, ale tak naprawdę graliśmy dużymi fragmentami na ich połowie, co cieszy, mimo, tak jak powiedziałem, dużej liczby młodych zawodników na boisku. Ciężko powiedzieć teraz i wyrokować, czy to, że Mariusz, jeśli Mariusz by został na boisku, czy by to wpłynęło. Na pewno był ważną postacią dzisiaj na boisku, wygrał mnóstwo pojedynków, pomagał młodszym kolegom i na pewno jest to ważna postać nie tylko w dzisiejszym meczu, ale w ogóle w tej drużynie. Proszę, Marcin Pański. Marcin Pański, Śląsk, trenerze. Chciałem zapytać o presję, czy odczuwał trener, że piłkarze sami sobie nakładają jakąś dodatkową presję, że to derby, że mecz na Porowskiej, przy świetle. Czy oni mentalnie byli gotowi na ten mecz? Wyszli, widział to trener, że tak te głowy funkcjonowały tak, jak trener chciał? Czy gdzieś tam jednak waga tego meczu mogła trochę gdzieś tam pętać niektórym młodym piłkarzom? Na pewno trochę. Były momenty, że zabrakło trochę odwagi, tak jak powiedziałem, w budowaniu gry, w budowaniu akcji, w grze do przodu. Ale jakby nie widziałem, żeby zupełnie rzeczywiście ci zawodnicy ich odcięło i mentalnie, żeby nie byli gotowi do tego meczu. Oni wszyscy sobie wiele obiecywali po tym meczu, zresztą ja jako trener też, ale tak jak mówię, no jest, dlatego jest to trochę zawód, pewnie dla nich i dla nas jako sztabu trenerskiego, ale jak mówię, no to są rezerwy klubu, drugi zespół i one służą troszkę innym celom, ale skoro trafił nam się taki mecz, to chcieliśmy z niego wyciągnąć jak najwięcej. Na razie wyciągnęliśmy tylko cenne doświadczenie przy światłach, w fajnej otoczce, tak patrząc na liczbę dzisiaj dziennikarzy. Dla zawodników też ta otoczka dzisiaj była ważna, dla tych młodych zawodników.
I myślę, że to dla nich cenne doświadczenie, aczkolwiek cały czas mówię o tym niedosycie, bo obiecujemy sobie więcej, bo ci zawodnicy, którzy tu byli na boisku, nie odstają umiejętnościami, tylko doświadczeniem, może trochę motorycznie, fizycznie, ale umiejętnościami myślę, że wcale nie muszą odstawać od zawodników z Ekstraklasy. Proszę, Jakub, jeszcze raz Jakub Berdek. Ja mam pytanie, bo Pan mówi o tym, że niektórym zawodnikom zabrakło odwagi. Z kolei miałem wrażenie, że Szymonowi Michalskiemu tej odwagi zupełnie nie brakowało. Jak Pan oceniłby jego występ? Oceniłbym bardzo dobrze, aczkolwiek zresztą już rozmawiałem z trenerem Magierą i też ocenił go wysoko. Aczkolwiek uważam, że cały czas, że stać go na więcej. I on dzisiaj grał na dwóch różnych pozycjach i się na nich odnalazł z racji kontuzji Mariusza. I na obu się odnalazł i wierzymy w jego potencjał. On ma 17 lat dopiero i gra któryś mecz już w drugiej lidze. Teraz gra z zespołem Ekstraklasy jak równym z równym, więc cieszymy się z tego, tak jak powiedziałem. Temu służy ten zespół i obserwujemy rozwój nie tylko Szymka, ale jeszcze paru innych zawodników. Krzysztof Onasik, Śląsk. Panie trenerze, Przemysława Bagiera dzisiaj nie było, Bartosza Borunia. Chciałem zapytać dlaczego i też o tę kontuzję Mariusza Pawelca. Czy coś może Pan więcej powiedzieć, co tam dokładnie się Mariuszowi stało? Czy są już jakieś rokowania, ile ewentualnie Mariusza nie będzie? Wiem, że to jesteśmy bez wyzwyczajonego meczu, ale może już jakieś pierwsze wiadomości są. No, pierwsze wiadomości są takie, że to było to bardzo mocne rozcięcie łuku brwiowego, dosyć głębokie i nie można było szyć tego na miejscu, więc pojechał do szpitala. I nie wiemy, czy było jakieś wstrząśnienie mózgu przy okazji, czy nie, więc czekamy na informacje. A co do Bartosza Borunia i Przemysława Bargiela, wiadomo, że tutaj są ważnymi ogniwami w tej grupie, ale tak jak powiedziałem, no, drugi zespół służy pierwszemu w jakiś sposób i ci zawodnicy, ich celem jest gra w pierwszym zespole, które Magiera tak naprawdę wziął Przemka i Bartka do pierwszego zespołu na dzisiejszy trening w celu tak naprawdę rozegrania meczu czwartkowego w Pucharze Polski, bo wiadomo, że mamy kontuzję w pierwszym zespole i oni byli niezbędni do tego, żeby być do dyspozycji pierwszego zespołu, więc wiadomo, że tutaj dla tego zespołu to było w jakiś sposób, jeśli patrzymy na rezerwy klubu jako na zespół, to było to osłabienie, ale tak jak mówię, no są kolejni zawodnicy, których dzisiaj sprawdzaliśmy i ci zawodnicy, ich celem jest gra w pierwszym zespole, a mają taką szansę w meczu z Niecieczą w Pucharze Polski. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękuję trenerze, dziękuję Państwu. Dziękuję.